Witajcie, dawno nie nagrywałem Iron Vloga. No, przepraszam, ale akurat mam urlop, więc jestem trochę zarobiony. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale tak to działa. No, po prostu nie siedzę 8 godzin w pracy, więc się zająłem takim tam projektem. No, nieważne. Kolejna afera podsłuchowa trwa w najlepsze. Wszyscy są teraz przejęci tym, że prezes banku nagrał szefa KNF, jak ten mu oferuje przychylność w zamian za 40 milionów złotych. To tak w dużym skrócie. O co dokładnie chodzi? Leszek Czarnecki do najświętszych ludzi nie należy. To właśnie jego Getin Holding stworzył GetBack, który wyciągnął z kieszeni Polaków kilka miliardów złotych. No i właśnie te miliardy zostały przejęte przez banki. To jego banki naciągały ludzi na tak zwane polisolokaty, czyli no, takie lokaty, których nie można zerwać. No, generalnie jeden z wielu banksterów. No i jakiś czas temu Komisja Nadzoru Finansowego zaczęła się interesować jego bankami, a konkretnie Idea Bankiem. I tu z pomocą przyszedł dzielny pan Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF. KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, to jest taka instytucja państwowa, która ma sprawdzać, czy właśnie w tym systemie bankowym, w systemie finansowym wszystko jest ok. No i bardzo często nie jest ok, a bardzo często sama KNF źle działa. No w każdym razie szef KNF zaproponował, znaczy powiedział, tak, miał powiedzieć panu Leszkowi Czarneckiemu, że jest prawnik, który może mu pomóc rozwiązać jego problemy, tylko że ten prawnik jest pierońsko drogi. No i tutaj nie chodzi o setki tysięcy złotych, ani nawet o miliony złotych, tylko chodzi o 40 milionów złotych. Tyle miał kosztować ten prawnik. Nie wiem, jakie są stawki w branży prawniczej, ale podejrzewam, że tyle to nawet Roman Giertych nie kosztuje. A jeśli chodzi o Romana Giertycha, no to on właśnie reprezentuje Leszka Czarneckiego i on twierdzi, że cała ta nagonka KNF-u na banki Leszka Czarneckiego, no to ta nagonka ma na celu przejęcie tych banków. No i co? No i teraz wszyscy są w szoku, że jak to państwowa instytucja próbuje wykończyć prywatnego przedsiębiorcę, prywatnego bankiera. No i jedni mówią, że to wszystko jest wina PiSu, a inni mówią, że to nie jest wina PiSu, tylko że to jest prowokacja byłego agenta SB. No w sensie, że ten Leszek Czarnecki niby jest tym agentem. No i cóż, ta afera może pogrążyć PiS. Mnie to bardzo cieszy, natomiast jestem trochę zaniepokojony, bo alternatywą dla PiSu jest w tym momencie PO. No ja się zgadzam, że to jest wina PiSu, natomiast no, wyborcy w Polsce mają raczej krótką pamięć, więc ja przypomnę, że podczas poprzedniej afery podsłuchowej u Sowy, no to wiemy z tej afery, że za czasów Platformy, no to sam minister spraw wewnętrznych naradzał się, jak przejąć prywatną spółkę Mennicę Polską. No oczywiście przy użyciu pały. No więc taka akcja jak teraz to nie jest nic niezwykłego. Takie sytuacje w Polsce się zdarzają, że przypomnę też głośną sprawę Pawła Areja i Lecha Jeziornego. O wielu tego typu sprawach wiemy, natomiast wydaje mi się, że o większości tego typu spraw nie wiemy. Natomiast nieco rozbawiła mnie reakcja Money.pl, które w pierwszej kolejności zaczęło się zastanawiać, czy takie podsłuchiwanie jest legalne, czy Leszek Czarnecki nie złamał prawa podsłuchując szefa KNF. I dla Money.pl mecenas Kruszyński stwierdza, że jest legalne. Natomiast przedstawia dosyć pokrętny wywód, że nagrywanie dyktafonem jest spoko, ale już pluskwą nie. To znaczy mówi, że przestępstwo to może być na przykład założenie pluskwy, ale samo nagranie dyktafonem nie. Wyjaśnię to tak. Jak idziemy na kawę i pan chce mnie nagrać dyktafonem, który ma pan w kieszeni, to pan prawa nie złamie. Ale inaczej sprawa będzie wyglądała, gdy pan wykorzysta chwilę nieuwagi i zamontuje pluskwę pod stołem. Wtedy możemy już mówić o złamaniu prawa. Tak mówi Money.pl mecenas Kruszyński.
No więc skitrany w kieszeni dyktafon jest spoko, ale skitrany pod stołem dyktafon już nie jest spoko. Nie bardzo wiem, gdzie tu jest jakaś logika, ale dobrze wiedzieć, że w Polsce nie można utrwalać nielegalnych działań. I faktycznie chyba tak jest, bo pamiętam, kiedy wiele lat temu Władysław Serafin z PSL-u nagrywał z przyczajki kolegę. No to później się biedny musiał tłumaczyć, że no, to nie ja nagrywałem. To kto nagrywał? No, to kamera nagrywała. No, tak się tłumaczył. No, to samo właśnie było z taśmami u Sowy. Nikomu nie przeszkadzało to, że szefowie MSW i NBP się naradzają, jak wykończyć prywatnego przedsiębiorcę, jak wykończyć prywatną spółkę. Nikomu nie przeszkadzało, że szef MSW zleca podpalenie budki strażnika przy ambasadzie. Nikt nie miał problemu z tym, że wicepremier, przepraszam, z pogardą obraża uczciwie pracujących za 6000 złotych ludzi. Nie, to było spoko. Głównym problemem afery podsłuchowej z restauracji Sowa i Przyjaciele byli kelnerzy, którzy te różne paskudne rozmowy nagrywali. Więc no ja czekam na taki proces, że na przykład sprawa o morderstwo i sędzia pyta: na nagraniu słychać, jak oskarżony krzyczy do ofiary: zabiję cię, a potem słychać takie tłuczenie młotkiem. Jak oskarżony to skomentuje? Ja nie wiedziałem, że to się nagrywa. A nie, no, jak pan nie wiedział, no to spoko, to nie ma problemu, niewinny. No więc, właśnie. A jak będziecie knuli coś nielegalnego, to też dużo przeklinajcie. Jak później wyjdą nagrania z tych waszych knowań, to ludzie będą mieli pretensje tylko do przekleństw. No, tak to działa.